Cześć Mateusz. Ogarnąłem, czemu wczoraj były takie lagi. Windows 10 robi jakąś aktualizację, ale taką wielką, że matko boska. I po prostu chyba cały czas ściągał pliki, albo coś tam sobie, wiesz, ogarniał w swoich folderach, czy czymś tam. Tam myślałem, żeby, bo robiłem format na specjalnie dla, jakby dla tego 5M, ale stwierdziłem, boże, przeskakuję między zdaniami. Chciałem go właśnie ten, myślałem nad 7 wtedy, ale skończyłem jednak na 10, bo jednak to wspierają, a... Fuck, ten NPC zwariował, albo to gracz, którego nie widzę. Co tu się stało? To lokalny. Mateusz, jak masz jakiś ciekawy pomysł, co można porobić, to mów. Na 5M oczywiście.
Nie zorientowałem się, że jadę za gracz. Sześćdziesiąt sześć, kto to jest? Ostrix jakiś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co słychać temu pana? Jak tam życie idzie? A spokojnie, dopiero tak naprawdę ten przeciał na wyspę przed sekundą, wie pan. Więc w sumie nic ciekawego nie robiłem, no właśnie. A u pana? A ja jakoś dzisiaj pomalutko sobie spędzam ten czas. Pracuję jako Uber / taxi, jak na ja wiem, wiem, pracowałem też. Ale teraz na ogrodzie robię. I co pan robi? Jako ogrodnik. A, rozumiem, rozumiem. Znaczy jak się czasem... Praca trochę, nie? Znaczy jak się czasem trafią te zlecenia jakoś obok siebie, wie pan, tak 500 metrów, 1 km od siebie, no to szybko te faktury się pojawiają i tak od 6 faktur jest te 1060 dolców. Więc mówię, jak ma się szczęście, to można mieć nawet te 6 zleceń w 5 minut, tak? A raz możesz można mieć jakieś zlecenia 2 km od siebie i 20 minut to zbierasz. Na przykład. No, dokładnie. Ale ta stawka za to, co jest co jakiś czas, tak, to jest najwyższa z tych wszystkich prac w urzędzie. Jest to dolców. Nie ma to, co na konto wchodzi. No, no, rozumiem. No, no, to jest taka zaleta też tej pracy, że nawet jak się tam, no powiedzmy, że chcesz sobie zrobić przerwę, to jednak wlatuje największa sumka z każdej pracy, jaka jest. A długo pan ogólnie to ja tak na wyspie już żyje? Z 3 tygodnie chyba, nawet może już miesiąc leci. Znaczy, w sensie, że się zbliża miesiąc. O kurczę, o Jezus. Dobre miejsce. Strach teraz ruszyć. No tak, bo nie wiadomo, co się stanie. Nie, lepiej niech pan poczeka po prostu, aż się... Koledzy wczytają oczy. No, panie, szybciej otwieraj te oczy. Lepiej niech pan nie ruszał, jeszcze się uszkodzi czy coś. Szczerze, pierwszy raz coś takiego widzę. No, też jest przerażające doświadczenie. Czy miał pan jakieś ciekawe sytuacje w Uberze? Poza jakimiś tam groźbami lub wizytacją konkurencji, to niekoniecznie. A, to znam, to znam. Największe jakby problemy, takim największym zmartwieniem każdego obywatela tej wyspy to są gangi. Przynależy pan do jakiegoś? Nie, nie, nie. Bo kurwa, no. No wiem, tak pan dopierdalają, jest... naprawdę. To z gangami też wiem, no. Ale z tego co wiem, to tam w regulaminie miasta jest coś takiego, że na przykład nie można napaść na kogoś, jeżeli on był na przykład jeżeli on był wywoływany przez telefon na przykład, czyli właśnie taksi między innymi. Tak, to jest jeszcze na tyle wygodne, ale wie pan, dostaje pan jakąś tam zlecenie pracy,
myśli, że pan się z nimi dogada, a to jest jeden wielki wyzysk, bo oni dostają na tym spore sumy, a traktują pana jak śmiecia, że tak No powiem. wiem, o co chodzi, wiem. I zawsze Ale też czas. worzą się tam w grupach, to nie możesz zbytnio też nic powiedzieć, nie możesz postawić na swoim, no bo kurczę, no co zrobisz, jak czterech typów stoi wokół ciebie i w tej chwili żyjesz, ale w następnym już nie wiadomo, co będzie. To, że potem cię spotkają gdzieś i wiem, o co chodzi. Wie pan, mnie ogólnie, u mnie jest ciężka sytuacja, bo właśnie czeka mnie niedługo taka rozmowa z jednym z takich grubszych ryb, powiedzmy. Z gangów. No i nie wiem, jak to słucham. Z gangów. Tak, z jednym z takich dosyć toksycznych. A wie pan, młody byłem, niedoświadczony, gdy tam wchodziłem, nawet nie tyle co wchodziłem, co dla nich pomału robiłem. Zawsze taka dodatkowa kasa była albo coś. No i teraz chciałbym postawić jakby pewne warunki przy tym, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, no bo cholera, no, zdzierają tak kasę, że z tego się żyć nie da. Ryzyko jest, a zarobek taki sobie. No, Za rozumiem. to oni jeżdżą, kurde, po 10 różnych samochodów. A jeszcze mamy problem, jak ktoś na przykład łodzi się kolorami. Ich. No, Mój kolega miał chyba zwłaszcza zielony. żółci. No, właśnie mój kolega miał żółty samochód i to powiedzmy, że mu grozili lekko, ale po prostu skończyło się na tym, że faktycznie przemalował. A nie, z drugiej strony mam koleżankę, co ma zielony, ale do niej się nikt nie przyczepił jeszcze. Jeszcze. A pan ma czerwony na przykład, więc. No, wie pan, to z jednej strony to jest po prostu czerwone, bo czerwone, nie? Ale ja czuję, że pewnego dnia będą z tym komplikacje, ze względu na to, że aktualnie jestem w stanie używać koloru czerwonego ze względu na moją przynależność. To, co już No w tak, sumie domyślam odpowiada się. na kolejne pytanie. No ja domyśliłem się tak trochę. No, jest przejebana sprawa. Gdybym mógł cofnąć się w czasie, to nie brnąłbym w to gówno. Zostałbym na jakiejś zwykłej pracy kierowcy ciężarówki. Ciężko, bo ciężko, ale przynajmniej to, co zarobisz, to jest twoje, a nie, że kurczę, musisz ciągle patrzeć, że masz wrażenie, że ktoś ci ciągle patrzy do kieszeni. Ja wiem, o co chodzi. Ja też ostatnio jakby robiłem takie, no wie pan, sprzedaż pasty do zębów na przykład, tak, Rozumiem. ale stwierdziłem, że sobie też odpocznę od tego. A też chcę po prostu mieć legalną jakby licencję na broń, a tam nie można mieć kartoteki jakby przez 2 tygodnie czasu globalnego ruszanej i przynajmniej ten czas chcę odczekać, powiedzmy. A tak No z tydzień, cholera, tak tak czy siak ładnie muszę wyciąłem. poczekać, no właśnie. A przez te 2 tygodnie to mogę w grobie wylądować, to lepiej sobie klamkę załatwię w Nie, no najlepszy sposób. ja nawet wiem, gdzie można kupić, ale po prostu mówię, że O, już to. wolę. Po prostu mówię, że już wolę tak wyluzować, zwolnić z takimi właśnie sprawami niezbyt dobrymi. Znaczy złymi, Boże. No. Mógłby pan taką poradę gdzieś tam pokazać, gdzie tą broń można zdobyć, bo Aha, no mogę coś panu. czuję, że na dniach Wejdę do może być samochodu panu i potrzebna. pokażę na mapie. Dobra. Chyba jakoś w tym miejscu, gdzie pokazałem, to jest jakby za komisariatem, właśnie od razu sklep z amunicją, tylko że on nie jest w ogóle oznaczony. Można tam kupić broń między innymi. Tylko że na przykład jak pan ma w legalnym sklepie 1500, no to ten już jest za 4000. I reszta broni Dobra. też ma jakąś taką różnicę cenową. Mówię, jak pan. Oj, po prostu tam jakoś za komisariatem Ammunition zerknąć, a on dosłownie jest jakoś w tym kwadracie między. Znaczy, no, kwadrat ulic przy komisariacie jakoś pan zobaczy. Dobra, jakoś Wydaje się mi się, że tam tam gdzieś później zaznaczyłem, rozejrzę. ale nie jestem pewny. No właśnie. Tylko mówię, no, kwota jest wyższa, niestety. No, wszystko ma swoje, jakby swoje No uzasadnienie. tak. Mateusz, zarzuć jakimś, nie wiem, pomysłem, co można robić, czy. Oh, Jezus. A jak sprzedawałeś coś tam, jakieś rzeczy i tak dalej, to sprzedawałeś na własną rękę? Że lokalnym, tak. Tak. No to lokalnym, tak. Zawsze, znaczy tak naprawdę to sam wytwarzam. Albo inaczej, 2 pierwsze razy kupiłem od kogoś i sprzedawałem, ale już później sam się dowiedziałem, gdzie można wytwarzać i tak dalej, to od tamtej pory powiedzmy, że jeździliśmy jakby ze znajomymi. Znaczy dosłownie znajomymi, serio nie mówię o jakimś gangu teraz czy czymś. No. Się wrócało do jednego vana czy dwóch, to wiadomo, że w czwórkę czy trójkę wrócimy szybciej i szybciej przetworzymy też. Ale później jakoś się dzieliliśmy po prostu
dawaliśmy całość do bagażnika i podzielić to na ile nas było, nie? No, tak jest najlepiej, wśród no, znajomych to, jednak mimo wszystko jest. No, ale to nawet nie chodzi o tą no, szybciej po prostu jest, to jest fakt. Mówię, no wolę wrzucać, robić to godzinę ze znajomymi, znaczy całość, tak? Godzinę ze znajomymi, niż samemu się tym z 2 godziny lub 3 zajmować. A wyjdzie mi ta sama ilość na przykład, nie wiem. Znaczy trochę więcej ilości, ale no czas dłuższy, tak? No, to prawda, to prawda. Ja tam ten typek po prawej to streamer. Dotarłem na tą wyspę, to kompletnie świeży, nie? Nikogo nie znam i tak dalej, to mówię, pierwsza praca, to do taksówek się dostałem szybko, tutaj miałem już licencję B zrobioną na prawo jazdy, więc do taksówek się zapisałem. A później to zobaczyłem ofertę, postanowiłem spróbować, no i wdepnąłem. No rozumiem, rozumiem. Nie, ja jakoś nie miałem jakoś styczności z tymi gangami. Raz mi żółci grozili, bo byłem świadkiem, jak kogoś zastrzeli. Znaczy w sumie byłem po fakcie. Ale właśnie, bo ta osoba Ubera wezwała. Pod więzieniem, jak wyszedł, od razu go strzeli, a ja akurat nie jechałem go odebrać. No ale ja widziałem, jak czerwoni egzekucje robili na fioletowym. No nie, takich ostrych rzeczy to nie widziałem tak naprawdę. Mówię, ja byłem po fakcie, oni mi tylko grozili, żebym odjechał. Ale ja przecież odjechałem, oni odjechali, a ja wróciłem po tego kolesia tak naprawdę i wezwałem medyków. No to dobrze pan zrobił. Jednak no, to wiadomo. Wszystko, kurde, trzeba być człowiekiem. Nie, to wiadomo, jakby tam stali, to bym odjechał faktycznie, ale odjeżdżam, a widzę, że oni też pojechali w drugim kierunku, no to wracam. A no i właśnie później z tym kolesiem, którego ratowałem, to mi pokazał te wszystkie miejsca, gdzie można pozbierać zioło i tak dalej, więc... Więc w sumie no dobrze wyszło i dlatego od tamtej pory właśnie sam jeszcze tam ze znajomymi czy coś. No, ja na przykład nie mogę samemu coś robić i tak dalej, bo mam warunek, że jeżeli będę współpracował z kimkolwiek innym, bądź będę robił na własną rękę. Na własną rękę też się tam w miarę jako tako, ale jeżeli będę z kimś współpracował, nie, to ciężko. Rozumiem. No, proszę zejść z samochodem. Boże, co za ludzie. Widzą czerwony kolor, to jak pachną napyka i skaczą. Dobrze mi wyszło nawet. Nie wiem, z tymi kolorami to ja tylko w kwestii samochodów, ja tylko zawsze czarny i biały biorę i najmniej problemów jest wtedy. Wie pan, też tak się zastanawiałem nad kolorem czarnym lub właśnie takimi ciemnymi kolorami, ale człowiek jednak czasem chce zobaczyć bardziej kolorową stronę życia, a nie ciągle rozumiem. W czerni i bieli. Ale niektóre samochody z dwoma kolorami właśnie czarno-białe fajnie wyglądają. Mam Futo na przykład, taki sportowy, mniejszy fajnie wygląda z dwoma kolorami, aż pokażę. Mi się na przykład podoba, jak on ma takie dwa kolory. Znaczy to maska w sumie jest bardziej przemalowana, bo ten bok jest chyba czarny tak czy siak, tak mi się wydaje. No nie wiem, ale mi się podoba taki biało-czarny. No to jest dobra kompozycja. Zresztą mogłem go umyć trochę, bo widzę, że jest brudny na bokach, a tam mniejsza z tym, jak teraz. No. Znaczy, że jest używany, a nie tylko dla wystawy. No fakt, tak. Znaczy on jest bardzo lekki, łatwo wchodzi w drifty tak naprawdę. Znaczy, no można z nim podriftować. Ale tak, to resztę samochodów mam. A mam jeden taki w sumie innego koloru, to aż też ten. Pickup, mój pierwszy samochód w sumie. Piękny. Zajebisty. Ale nikt się nie przyczepi o kolor. Oj, chociaż nie wiadomo jak z tymi fioletowymi, nie? To są dziwne. A no właśnie. No właśnie ostatnio miałem taką rozkminę, że on jest taki typowo różowy, ale nie fioletowy. I tak wiesz. Właśnie sam nie wiem, czy oni by się przyczepili, skoro on ma inny kolor tak totalnie. Wiesz, na przykład ci, Jezus, jak oni się tam nazywają, żółci się przyczepiają nawet jak masz ciemno-pomarańczowy, nie? Aha, to nawet nie wiedziałem. Nie no, mówię tylko tyle, co słyszałem, że się do kolegi przyczepili wtedy o żółty. Teraz jak na dniach stałem też na parkingu ze znajomymi. A właśnie stary, dobry znajomy tutaj jakby miał zaparkowany, nie pamiętam co to był za model, ale miał właśnie ciemno-pomarańczowy i się dojebali do niego, że mają zmienić, no ale udało mu się dogadać tak, że oni zapłacą za tą całą zmianę, skoro im tak zależy, to
mają zapłacić za kolor, nie? No i zapłacili. No faktycznie. Te kolory były chyba po 250, tak? Czy to 500 aż? Bo w sumie nie pamiętam już. Nie, po 1000, po 1000. A, po 1000 kolor, a. Moją tampę dałem aż 1000 na zmianę koloru, bo też początkowo jak kupowałem, to właśnie żółta była. A wiem, bo chyba poboczny jest tańszy, tak mi się wydaje. Już sam nie wiem. Możliwe. Zmieniam tutaj głównie kolor główny. No ja właśnie, bawiłem, ja miałem biały ten, co przed momentem pokazywałem. Znaczy nie pick-up, tylko te wcześniejsze futo, to on chyba miał domyślnie biały, tylko ten poboczny na czarny zmieniłem, więc... Dlatego mi się wydawało, że 250 było. Ale jak tak patrzę na ludzi, to aż smutno czasami. Naprawdę. Kupują te pojazdy, zmieniają jak rękawiczki, zero takiego jakby gustu albo pasji, każdy tylko, rozumiem. Żeby jak najszybciej, najwyższe osiągi, rozumie pan. No właśnie wiem, bo kupowałem ostatnio też tam kilka samochodów. Znaczy, mam w sumie trzy, czwarty to taki camper, którego nie wliczam, bo to za 2000, ale na ironii był czwartym samochodem, trzecim samochodem, a raczej to wszyscy kupują jako pierwsze, a później stwierdziłem, że kupię sobie motor, żeby było inaczej, bo właśnie przeważnie każdy się wodzi tym samochodem, nie? A nie jaki normalny motor, tylko tak jak jest czachą. Jeszcze jak jest ciemno, to świeci czerwonym światłem. O kurde, to musi nieźle wyglądać. No właśnie, mogę zademonstrować, ale mówię, nie będzie widać tego czarnego. Boże, czerwonego koloru. Domyślnie ten... wszystko, co jest w nim białe, domyślnie było szare tak naprawdę, ale stwierdziłem, że ten kościotrup między innymi fajnie wygląda, jak jest biały. Ja nawet światło nawet mogę włączyć. No tak, to jest ten funerał. Pogrzeb taki jakby, więc... Mówię, on w nocy ma takie czerwone światła po prostu, zamiast takich normalnych niebieskich, czy tam żółtych, wie pan o co chodzi. Tylko nawet nie mogę włączyć, bo jest południe i nie widać po prostu. Ale mówię, w nocy to fajnie wygląda jechać tak... No po prostu przez noc z czerwonymi światłami, no, jakby demon, tak? No w końcu czacha robi swoje i tak dalej. No tak. No ale mówię, ale no to wracając, po prostu stwierdziłem, że też nie chcę mieć cały czas jakichś samochodów, tylko się przesiądę na motor, a ten mi się spodobał wyglądowo, nie? Tam był jakiś droższy za 100... Ten kosztował chyba 81 czy 86, a był jakiś droższy za 110 tysięcy? I po prostu stwierdziłem, że ten mi się podoba wyglądowo, mniejsza sam tym, że może miał lepsze osiągi. No ten jednak matki styl swój własny, indywidualny, no. Wyjątkowy. Jest nawet jakaś tańsza wersja tego, to się nazywa Sanctus, a jest chyba jakiś Lactrus czy coś takiego, bliźniaczy, ale za 50 tysięcy, ale on wygląda jak normalny motor i stwierdziłem, że mniejsza z nim. Chociaż bardziej, ten tutaj z tyłu błotnik, to jak się jedzie w deszczu, to za dużo nie pomaga. A, no faktycznie. No ale jednak jest ten taki po prostu klimat, tak czy siak. No. Ten kościotrup ważny. Próbowałem modyfikować całą resztę tak naprawdę, ale wszystko inne pasuje do po prostu takich normalnych motorów, a do tego... No, znaczy, no nie można tak jakby tego... Nie wiem, jak to ująć. Nie pasuje po prostu pod ten cały styl. Jakby chciało się wymienić na przykład wszystkie części kosmetyczne, czy tak to... Aha. Na przykład ten błotnik chyba jakby się chciało wymienić, tak? No to od razu są jakieś takie normalne... Tyły dla normalnych motorów, tak? Nie ma jakiegoś takiego odpowiednika tak dla jak tego. Tak, kolegi. To jest. No właśnie, tak, coś takiego, no. Po prostu miałbym. Na przykład ta rura wydechowa by w ogóle do tego nie pasowała. O kurwa, zajebisty motor. Właśnie wiem. To mój. Ile ponad 100, nie? Nie, on chyba jest o 66 tysięcy czegoś tak. Sanctus się nazywa. On ma jakiś bliźniaczy Lactrus czy coś takiego za 56 tysięcy, ale tamten nie wygląda tak, tylko no jakoś normalnie tak. Czy dla mnie te motory wszystkie podobnie wyglądają? Kurwa, chyba sobie kupię taki. No właśnie fajny, tylko on ma domyślnie ta czacha, i, znaczy wszystko co tutaj białe jest domyślnie takie bardziej szare, że tak to imię, jak te siedzenie. Będzie tylko to zmienił. Nie, znaczy no kolor zmieniłem, tak? I tak dalej. Nie no, mówię, że ten kościotrup był szary wcześniej. Tylko przemalowałem go na biało, bo właśnie lepiej wygląda, no właśnie. Ale reszty nie ruszałem, mówię... Mówię chyba 86 tysięcy albo 81.
Tak naprawdę nic nie jest w nim zmodyfikowane, bo te wszystkie części kosmetyczne nie pasują do niego. Znaczy, jakbym chciał mu rurę wymienić, to już tak jakby do całości wygląda to dziwnie. No, ciężko to wyjaśnić, bo trzeba zobaczyć samemu to, tak jakby chcąc suningować, tak patrząc na części. A mechanika? Znaczy, że mechanicznie, tak? To nie miałem okazji jeszcze trafić na jakiegoś, żeby był na służbie. Teraz chyba jakiś jest w sumie. Ale to może potem podjadę. Znaczy, no jak każdy motor raczej ta. Znaczy, no żeby wejść w zakręt, to trzeba przyhamować do tych, nie wiem, 80 km na godzinę, tak? Przy 130 to się prędzej w ścianę walnie. A. No dobra, no to dobrej drogi. Tak samo. Kurde. A to ja tam wolę samochody. No ja też mam kilka, ale stwierdziłem, że kupię jeden motor, żeby był. Tym bardziej, że ten tak fajnie wygląda. A masz może na sprzedaż jakiś samochód? Mogę pokazać taki jeden, tylko sobie zaparkuję to przy okazji. Tylko, że to jest taki podstawowy z podstaw, ale... No tak, nie wiem, do 50 tysięcy. Znaczy, mam taki złom za 5, że mogę sprzedać moment. No to nie, to nie. Czekaj, nie o to mi chodziło. Mam taki sam. Ale nie wiem, ale nie to chciałem pokazać. Ale nie, to jakieś droższe, to raczej nie mam, wiesz... Jak już to, ale to jest chyba nawet w sklepie za jakoś za 8 czy coś tam. Nie, no to raczej ja. Nie, pozostałe są moje, tak jakby, więc nie sprzedaję ich na razie. Domontowane turbo pewnie strasznie zwiększa żarcie paliwa, nie? Nie mam turbo. Panowie, macie może jakąś robotę? Nie, ja nic. Nie mam gdzie pracować. Aj, uwierz mi, że samemu jest lepiej pracować niż dla kogoś. Dobra, panowie, jadę do paleto. Jedzie ktoś ze mną? Nie, raczej. Nie, szerokie drogi. No ja tak samo, nie. Dobra, to siemano. No, cześć. Nie, ja chyba też pojadę po prostu tam już do pracy. A też muszę do sklepu pić i żarcie zahaczyć. No dobra, ale fajnie się gadały w ogóle, więc... No, tak. Trzymaj się. Też tak samo. Yo, over here. What's up?
Oh shit! Not fucking cool! We met at the bar last the night. The best part! Hay un mujer en mi congelador. Es verdad. What? Z tym znacznikiem to chyba kogoś poniosło. Thank you.
Gdzieś widzieliśmy. No tak, na parkingu. No przed. Ja wiem, zorientowałem się po samochodzie, jak pan wbiegł. Tylko, że ten, patrzę i ten, i bez kaptura, i tak niepewny, kurde, no fryzura znajoma. No właśnie nie, bo faktycznie fryzury tam nie widać, bo jeszcze czapkę mam normalnie. Ja się zorientowałem, no jak pana minąłem, to tak jeszcze nie do końca, ale tam patrzę, że stoi czerwony samochód, tak. Ja akurat miałem zlecenie, bo mówiłem, że jadę, mówiłem, że jadę po żarcie i picie też, więc... No, dobra. No, miłego dnia. Czy mogę, jestem sam na streamie, to nie mam lagów.
Czeka.
freaking way! ¡Ay, Dios! No, thanks. I don't bowl anymore. Of course not. I'm just so sick of that You're old like bullshit scene. There's nothing idiot. Fresh you or honest in it anymore. I'm waiting tables. Yes. True that? I meant to be an actor. I'm taking slash time slash to really discover artist. Truth, you know? Whoa, I'm watching classics okay. with old Vinewood. Yeah. Yeah. Well, it could just be you and me if you want. I hear ya. Or we could make it a real party. Jak tych kolor wyglądało, nie? Thank you.
rise and shine. Excuse me. Mateusz, ale ciebie nie było chyba z pół godziny dobrej, jeśli dobrze widziałem. O, ktoś tu ładnie dęsi! Dziękuję, dziękuję. O, cześć Mike. Jeli. O, siema chyba. David, siema. Albo nie, nie masz. Jazda, jazda. Siema, siema, co tam u ciebie? To nic. To było wczorajszym, jak dostałem udaru, to wiesz, dopiero przed momentem przybyłem, nie? A, widzę, okularki zmieniłeś w ogóle na białe. A, no bo tak, tak, bo pamiętasz, że wtedy nie, nie było nic. No nie, no chciałem tu zielone też pod kolor, nie? No, no, no. Kto to jest? Co, nie, no i tyle. O kurwa, nie. Kto to jest? Wygląda jak Eli, ale to nie Eli. Chyba. Nie, to nie ona. Idę na dół zagrać w bilarda, panowie. Idziemy zagrać. Bo mogę kogoś rozwalić, pilarda. Nie, ja nie, chyba ze Mike tutaj. Czekaj, taki nie. Takie buty. A może stoimy? Nie. A, bo ty masz muty, te buty plus... Chyba tak, tak. Tak. Na obcasach. Tak, plus 50 do respektu. Tak. Wytrzymałeś plus 2. Jedny idzie sam zagrać. Plus 20 do unikania policji. Kurde, trzyma jedną parę w samochodzie, to może będziesz, wiesz, tak, tak. Ty, ale poczekaj, jakieś buty, żeby te, minus 50 do tej, ilości mandatu, wartości mandatu. Tata. Wtedy trzymając coś takiego w samochodzie, no to... Ty chyba coś rozwali tam na dole, bo wszyscy biegli. Kurde, co oni tak uciekają? Jak coś, to nie wchodźcie do piwnicy. Mówiłem. Do piwnicy? Kurde, w bilarda zagrał. Nie, nie! A dzień dobry. Nie idź tam jak coś. Nie idź. To do piwnicy? Nie idź tam! Kur! Dobra, nie idź. No. Tam, za te drugie drzwi tam nie wchodźcie. Oj, pani chyba trzepło, co? Czemu nie no, dzień dobry. Słabo. Radę tam bilard jest. O co się dzieje? Dzień dobry. Możemy tak, sobie rozegrać w Nie, nie, nie. Ja mam imprezę. A tu pan, to ja idę do pana. Dobry. Kurde. O, a tu witam panów. Ja mam imprezę przyjechałem. Hej! O, cześć. A dzień dobry, siemaka. No, tylko ja trzeźwy. Czary mary, hokus pokus. Twoja stara to twój stary. Ej! Ma ktoś grała? Nie, ja nic. Ja mam kanapkę. Ale czego? No, zielska, bo Bog go przyniosłem. Co hańba? Akurat. Cześć, Flenly. Kurwa, jak byłem sam na streamie, to miałem zero lagów. Poczekaj, bo może w samochodzie mam. Nagle ludzie przychodzą teraz na czat przycinami. Dobra, truchcikiem troszkę. Jap. Oj. O kurwa. Ale ostre ruchy. Przed chwilą byłeś trzeźwy. Truchcikiem. Tym tak stepowanie. Stepowanko dokładnie, tak. A jednak nie jak? Mam. No. Ja nie mam. Mam, ale nie zielone. A. Myślałem, że nie trafiłeś po prostu Blendly i wiesz. O. Pani się rusza. Pani wytrzeźwieje szybciej. Kurde, teraz nóżką. Let's go. Stepowanko. Ogień. Ubojnia. Au. Mogę tańczyć dalej. O. Rączkami. Weź pachy ogól. Ogolone. Specjalnie na dzisiaj. Dlatego wszyscy uciekli. Kurde, nie czuć, że chyba dlatego nie, wszyscy uciekli. Ten pan w piwnicy tam, ale znaczy nic.
Tam nic nie ma. Jaki palec z piwnicy? Nie wchodźcie do piwnicy. Nie byłem tego, ja nie wiem, o co mu chodzi. Nie, nie! No proszę cię! Jak mam żyć? Idę ale tam! Ale proszę cię, przyjacielu, nie... Ja jestem ochroniarzem tutaj. Natychmiast. Kur... Proszę... Gwałty jakieś, o co chodzi? O kurwa! To nic nie ma! Cześć, kolego! Ech, twarda podłoga, to nie ma. Jezu! Ła! No dojebał się i leży. Dobra, gram z bilarda. Wypił za dużo? Jestem jednorazcem! Tak, tak, on wypił tam sobie leży. O kurde! Robimy piniatę, bijemy na sorowca. Znaczy jednorazca. Będę czekał! Sebe jesteś na sorowcu. Idź do łazienki! Dobra, sygnałem tam do, na krzesło. Dobra, no nie do końca właśnie, wiesz? Ej, piesek! Piesek! O! Połuch! Siad! Siad! O, dobry piesek! Dobry piesek! Pogłaskaj, pogłaskaj! Kot, nie widzisz? To jest to piesek jaki! Jak fajny piesek! Boże, ona pijana, ona nie lubi! Kurwa! To od pana? Ła! Ten piesek? Kogo obrażasz? To nie było myślenie, to było stwierdzenie. A ja jestem koniem. O, pan dobrze myśli, ja tam... Jeszcze czekać. Jeżdżam do pana. Oj, pan się zarabiał. A jednorożca to... Złe! Ła! Ła! Kurde. Kradzie, ja też usiądę. Yes. Dobra, dobra, robimy stary. Dymy! Robimy dymy! Policji nie trzeba! Ja nie wiem, czy ten masz... chodźmy do nich, zabierzemy ich na imprezę, oni tam biedni siedzą sami. Kto, gdzie? Policja! Hał, hał! A się najpałem? Aha! Dobra, bez kitu! Ej, kobieta dobrze gada! O to ci chodzi, Beli, tak? Aśń była! Oni siedzą sami tam! Strzelanina! Policja! Łapie do góry! Ale ktoś ma prowadzić ich strzeli! Mówcie, że porwanie w te killi. Porwanie w te killi. Tak. Gwałcą, powiedz no. Tyle. Że mamy zakładniczkę. Napisałem na Twitchie, może przyjdzie ktoś. Ła! A policja myśli, że sami przyjdą, oni nudziarze są. Trzeba ich ładnie. Ej, dobra, po całym klubie? Śpiewamy. O kurwa! Ja ten, śpiewam, czekajcie. Ja się nie było. Uważaj. Dobra! Dobra! Cisza wszyscy! A pan w czarnej tej się ten... Musi... podstawić, bo pan... To ja będę za perkusją. To ja na gitarce. Dobra, jeszcze gitarę. To ja robię czarny, za was. Czarny, ja robię za was. Mamy kobietę, kurde, damski to... wokal. Ja wam zagram, ej, panowie, ja zagram już. Panie, gitary nie są kurde. Darmowe. Dobra, ja bębenki, bo już mam ich. Dobra, ja gram, panowie. Panowie, czekajcie. Ja jestem perkusistą. No nie no! Ja jestem perką. Kota z kozła! O, kurwa. Dobra, oj. A, kurwa, widzę w sumie, no fakt. Pan koszykarze był? Tak? Ja ci pokażę NBA. Robimy pogo. Okay. Oj. Pogo! Ała. Nie! Ała! Walić babę! Pogo! Panowie, ja nie chcę cię bić! Zostawcie! Zostawmy! Leżeć, babo. O, ja pierdolę. Ty kurwa, ej, zostawcie mnie! Policja, łapki w górę! Nie, kurwa! Ej, popaki! Zowi! To się chyba przywrócił. Aaa! Ty, teraz już musimy na policję dzwonić, nie? O, pa! Zadzwoniłem do nich. Znaczy na medyka, do medyków. Ktoś tu... O, może oni przyjdą się bawić. Sorry, ziomek, nie? Chcesz zobaczyć mojego rosta.
ręce? Ja nie chciałam, różkę? Po prostu mam silną rękę, nie? No. No. Ja. O, kolega też zezgodował. Kobieta go powaliła. Cienki, cienki po prostu, ziomal. A ja mam ciężką rękę, nie? Dobuj lufę. Ubojnia! Ubojnia! Au! Spakuj się! Trzeba się uspokoić. Mi? Żyjesz? Panie, ile pokazuję palców? Panie, jak tak klęknęła, to pani się spodnie podarły. Ja tam mówisz. Przewiesz. Szkoda, że nie jest. Szkoda, że wentylacja. Własnej roboty. A ja. Pani da numer. Ja jestem inteligentnym. Widzieliście tego Spidermana? Dzwońcie na psy. Wezwałem. Hello. Pogotowie nie przyjedzie. No wezwałem, napisałem. Władek jak się drugi przyjedzie. Raz. Ich nigdy nie napiszcie, ma. Napiszcie, że strzelanina w tequila lala, bo że przyjedzie. Przed tym. Ale jak ktoś ma pistolet, to może strzelić w powietrze, że przyjadą. Jaka strzelanina? Ktoś usłyszy strzał i przyjadą. Andrew, robimy dymę! Po prostu... Nie. No strzelaj. Nie, poszło za daleko. Nie, może mam strzelić raz, to przyjadą. Nie ma. Weź ktoś raz strzel, to może przyjadą. Strzelcie. Ja nie mam, ale nic nie mam. Ja pogram z panem. Country roads, take me home. West Virginia, mountain mama. Nie pamiętam dalej, co leciało. Ale to ja. Panowie i panie. Go, dymy! Nie ma ktoś tego? To ja zaśpiewam, co? Tableteczki na ból głowy. A ja mam. Ty. To weź mi zaśpiewam. Ja również, ale nie dam. Albo, a pani mi nie da? Nie daje. Pani odda. Oj, pani odda. Tu kurw. Pani da. Mateusz, rozkręć czat. Dziękuję. Ja się muszę usiąść. Destiny can say, I hear you. Get the fuck up. They can fuck up more, I bore you. Bitch nigga samo, Jackie Blanc, but I know the fool. World squad full, the fucking kid, I kill it too. Everybody shot, nigga. Oh, the ra. Nie zadzwoniłem jeszcze raz po policjantów, może przyjadą. To dobrze. To ja se schowam coś do bagażnika, bo nie chcę, żeby mnie przeszukali. O nie, kolejny raper nie żyje. To Mateusz, złowaj ludzi. Dołdzimy. No, wytrzeźwiałem. To zerknę może, czy nie jadą. Sypię, uzupełnię amunicję. Ale oni mają... Wow, dzień! To dopiero była noc. Ej, ja pierdolę. Zbyt razi. Jest. Gdzie jest? Chciałbym jej przytrzymać, a nie wyszło. Ty, no ale widzę, że zginiesz na służbie, nie? Dzięki, te chłopaki, powiem wam. Ty mordo. Nie bawi. Te. Ty! To ty, ziom! Jo. Lu. Ziom Louis Vuitton. Lil Sleep. A idę się pojechać.
O, jest, jest organizm, jest, jest pan kierownik imprezy. Ej, trzeba pomóc. Zadzwonił ktoś po policję? Mam. Ja już dwa razy. Co? Dzwońcie po masz kolegów. Szyszkę? Nie mam. Dobra, ej, ustawcie się tu w grupie. Ustawcie się tu w grupie. Proszę was. Ustawcie się tu w grupie. No miej, no. Do strzału. Pod ścianę. Dawajcie, wskoczcie. Tego. Tak, stage diving. Stage diving. Grupę. Tutaj, gdzie ja stoję. Tu, gdzie ja. Wszyscy w tą grupę i ja skarczę na was. Uwaga! Łapcie! Łapcie! Oła! Tylko ja zapałem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Teraz. Chwilę. No jest to tylko ja, kurwa. Dobra, nie zabij na... Dobra, jeszcze raz. Czekajcie, bo patrz, tu jest zakaz. A zakaz... O ja pierdzielę. Zakazy są po to, żeby łamać. Właśnie. Zakazy są po to, żeby je łamać. Co, nie widziałem wcześniej tego znaku. No, wyszło chyba. Oj. Jeszcze raz. To teraz ja bez widok. Dobra, skarczymy. Jezu. Dobra, pani wstaje tutaj na spokojnie. Gołdymy. Bo pani nie trzeźwa. O czym ty mówisz, człowieku? Co chcesz mi powiedzieć? Co? Ho! Masz jakiś problem? To jedziemy... Nie będziesz mi pluł w pysk. Ja zaraz padnę. Spokojnie. Panią. Pani, porozmawiajmy. Co? Ty mi dałeś bongo, ale ono jest puste. To miasto jest pełne zboczeńców, mówię wam. Tak. To prawda. Nikt nie jest zbyt. Dawaj materiał do środka, ty. Co pani mówi? Chodź, Adrian. Do piwnicy idą. Idziemy. Chodź, pani. Ty w dredach. Ty mi furę niby pomogłeś naprawić. No? Chuja naprawiłeś. Zioma... Czekaj, o, policjant. Gdzie ten piesek? Kurwa. Ej, zacznijcie strzelać. Albo sprzedajcie kokainę przed wejściem. Ej. Chodź tu. Nie wiem, kto mu to nie mówi. Nie wiem, czy do mnie. Ej, czarny. Sprzedajcie kokainę przed wejściem. Jak z nimi? Trzymają się? No dobrze. Jakoś tam leżą. Znaczy no... Serce bije. Więc puls jest. To ja samochód załatwiłem. I tak się odwdzięczacie. Co? Więcej trupów pani zabiła, czy jeszcze tyle leży? Ty! Jakie trupy? To pogoń, nie zdaję się. We pani, bo... Zaraz... Nie bój się, ziomek! Sami swoi. Dobra. W ogóle my tu wszyscy tak nie znamy się w ogóle, nie? Nie wiem kto i jak. Co to za chłop? Zoe, ten Duckville. Siema. Witam na imprezę. Ja? Duckville? Dzień dobry. Zoe Duckville. No, Katka, nie? Zoe Duckville.
Jestem Bill. Kurwa! Pani! Au! Kurwa! Ała! Ale dostałem kopa. No i chuj po tabletce! Ja pierdolę. Halo? O kurwa, Mati, ty jest dealer na tych. O, tu pan karetkarz, tak? Nie, się nadużywa. Panie karetkarzu. Kolega? Panie karetkarzu. Pan podniesie tu ludzi, bo umierają. Pan, a ja z kostnicy. A pan, a no to pan bierze. No to chłopaki, no żegnajcie, no niestety. Trzeba dobić. A do któregoś śmietnika wyrzuciłeś smoki? Nie. Nie żartuję, łysy, ja bym ci tak nie zrobił. Ale powietrze wystrzel, to przylecą może, gieniarze. Ej, weź te... Gościu, karetkarz się nam napierdolił. Karetkarz nam się napierdolił. Ale to nie jest karetkarz, to ty jest taksówkarz. A ty po kaksówce. Właśnie, kurwa. Ej, dobra, jebać to, strzelam. Bo te jebane policjanty nie, to ale pochadawny. Tu monitoring jest przypadkiem, panie. Strzelaj. Dobra, jest. Dobra, nie strzelam. Gdzie mi pan? Zostaw pan. Co się gapisz? Ja... A, sorry, zapatrzyłem się. Nie gryzę, Luzik. Czasem musnę, a ty od razu. Pani. A pani się położy na podłodze? Na chwilę. Hej, co? Nie, bo muszę tak leżeć. Zobaczcie, no rzecz muszę. Pani klepie się tu na podłogę. Na chwilę tylko. Kurwa, pani się telepie, a pierdolę. No i patrzcie! My tu kurwa mamy dwóch trupów, a oni stawiają za typa, za który to nie może ma jazdy. To może teraz trzeba zadzwonić. Chuj, zadzwoni. To pani się gleba, czy nie? Ha? Może przyjadą teraz. Dobra, nie, bo pani to już mnie nie słyszy. Pani już odleciała. Pani odleciała. Dobre piwko, co? To o ty mi tu mówisz. Tak, dobre piwko. A zimne. Jak ja odjadę do domu? Ja wyjdę, nawet co? Nie mam domu, co nie? Śmieszne. Dobra, ale też mam piwko. Dobra. Dobra, oddaję. Do statków nie napuszczam. Dobre, zimne, dobre. Nie no, nie napuszczę. Jest. Nie jadę jeszcze. A zaraz przylecam pewnie. Wlecą oknami i drzwiami. Przecież tu okien nie ma. Ten dziury zrobią. Ale wentylacja jest na suficie. Ty opowiada. Piwo ci żart. A trzeba się jeszcze bardziej najechać. On też jest pijany, on piwo do ucha przykłada. Czy ja tu jedyny nie jestem pijany? Bo pani tu zanim weszła, to już chyba była. Ja uciekam, bo ona mi kopa sprzeda na nas. A jakiego kopa? Pogo, panie. Dobra, co, uwaga, kto mi tu bongo daje? Ej, bo tu kurde pan leży. No wiemy, że leży. Tu kolega leży. A to kurwa leży, kurwa śpi, kurwa. Ty zerknę, czy jadą. O, ja pierdolę. Dzięki. O, policjanty! O, chodźcie w końcu. Dobra! Trzy radiowazy przy... Więcej was tu mamusia nie miała? Chodź wszystko. Dobra. Tutaj leży człowiek. Dobry. Schowa, a kurwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierdolę. Mieliśmy imprezę. No i tak się potoczyło, że pani ten... Jaka pani? Zacałowała. Kurwa. No, pan. Panowie kurwa, za głośno gadasz. Bawić się nie potrafią w pogo. Ja się zaraz pobawię. O kurwa, zabrali go. Zabrali. Kurwa, mówiłem, to zabiorą. Ja pierdolę. O kurwa. Dawaj z nim. Jak tam z nim? U, jakie bryczki tu, ja pierdolę. W ogóle nawet dzień dobry nie powiedzieli. Paniowego chodzi o sobotę, koli... Ani, hej, dzień dobry. A co tu wszyscy? A, o co cię dostał? Proszę was. No chyba nie przekonuje. No bo to mój przyjaciel. Dostał liścia, no. Ja tak to nie załatwię. No dobra. Ale panowie policjanty też się przyjdą ten pobawić.
Dobra, be... Mamy jakiś... Nie, mam tylko poszkodowanego jednego. Sorry. Kurwa, kto to jest w ogóle? On się przez całą tam wizytę nie odezwał. Panie, budź się. Sierżancie, apteczkę, czy... Halo? Poruczniku. Nie, nie, patrz, już jest mu lepiej chyba. Co jest? Panie, co się stało, no? A kurde, nie wiem. Dzięki, no ty już. Tańczyłem przecież. Zwróć uwagę, że mnie imitnie, jak jesteś sam. Jakiś pogo tańczył, czy co? No, ktoś tam krzyczał. Dokładnie pogo, tak było. Nie, chyba nie tańczyłem pogo. No i oni na przykład w radiowozu nie demolują? Dobra, jak panu pomogę wstać, da pan radę iść? Tak, tak, tak. Dobra, panie, uważaj na tymi końcami. No pewnie, pewnie. Żyjesz? Kurde. No, pewnie powalili cię. Normalnie film urwał. No, dostałeś od kopiety po ryjce. Wracamy tam, czy... Co za wstyd. A co, chcemy na imprezę? Co się w ogóle tu działo? No, byliśmy tu, tutaj w tej quilli byliśmy i ta kobieta powaliła was dwóch w trakcie pogo. Ciebie jakiegoś kolesia. No i nagle przyjechało trzech gliniarzy. Zważyłeś, że ten samochód jest otwarty? To ona kurde fighterka jakaś? No na to wygląda. Ten samochód, ten? No. Ten obok jest mój, ten taksi. A nie, kurwa, ten koleś teraz zamknął. Ja pierdzielę. Myślałem, że to nie jego. Podwieźć czy coś? Czy jesteś swój? Ja mam przed tym. Możesz podwieźć. Kurde, aha, przed dobra. To będzie 1000 dolców? Ja teraz myślałem, że wyskoczysz. U Jezu, ale samochody się zjechały. No, nie wiem, gdzie zaparkować. Tutaj nie na czerwonej. No, wiem, dlatego zaparkowałem tu. Samochód. Co się tam dzieje? Chyba ktoś tam padnie przytomny. Co za dym? Zobaczymy. Go, panie. Chcieliśmy nikt już się nie będzie bił. Chcieliśmy się zabawić. Policja mieli coś fajnego. Co się stało? Tak, ale dostałem flotę na początku. No tylko pracuje. Jest wystarczająco, żeby was schować tam. Żeby tam wytrzeźwiecie do końca. Jak to nikt jest pijany, co pan? Mateusz właśnie, przeważnie na GTA mam więcej, tylko panowie, teraz koleś taki streamuje, którego polą. A to do środka, bo tutaj... No to dawajcie do środka, a tutaj wody nie ma. Witaminki. Jak ty? To tak, wszystkie sprawdzasz? Nie, wszystkie zamknięte. Sprawdza, szukam twojego. Ja ci dam. Panie, nie ma wstępu. Jezu, czekaj, czekaj. O kurw, nie widziałem. Dyskryminacja. A pan na rączki świeżo wam? Do tych radiolek? Tego klubu, bo kurwa, znał tu dymów na rabina. Będziecie musieli... 3, 10, 51, to jest twój? Wszystko ja robi się dymy. Tak, tak, tak. Co? No to ona wpierdala się do każdego i nie wpierdala. No jak to? To ona nakurwia każdego po czole i bawi się w pogo jakieś. Kurwa, ona krzyczy i bawi się w pogo i... Panie władzu, co... Myślałem, że ten gliniarz cię goni. Twoja taksowa? Co? To moja, no? Znaczy, no, wynajęta tak jakby, nie? Aha, chodzi ci, czy nie podpierdoliłem, tak, tak. Tak, tak, no bo siadłeś w sumie ze mną. Gdzie jedziemy, kurde, bo powiem ci... Nie wiem, masz coś ciekawego do roboty, czy... Może. No właśnie wiem.
Kurde, ostatnio powiem ci, byłem w ogóle tej, na szkole driftu, nie? A kojarzę o tym. Driftu otworzyli. Kojarzę, czytałem o tym, ale nie byłem tam. A ja byłem, kurde, powiem ci, gościu tak zapierdziela. Nieźle, driftuje cały czas, nie? Przyjeżdżasz tam i koleś driftuje. Przyjeżdżasz do tej szkoły, a patrzysz, że koleś ci przed nosem drifta wali i takie: dzień dobry, jest pan, dotarł pan. Nie, na drodze, ja wiem. Ale ciul wie, czy z moją migreną mógłbym, wiesz... Czekaj na mnie. Ja się staram robić drifty sam z siebie, a... On też ci może powiedzieć, co jak, no wiesz, właśnie widzę. Podstawy, jak aha. Kurde samochód najlepszy do driftu i takie tam. To już mam najlepszy. Jak to wszystko wygląda i tak dalej. To nie szkodzi, że ta taksówka tam zostaje? Nie. To zawsze ktoś ją zabierze. A, no i spoko. To kiedyś pamiętam, to jeszcze kurde ta korporacja nie pozwalała zamykać. No właśnie, nie mogę zamknąć. Ci... Nie możesz? Próbowałem, ale nie działa zamek w ogóle. A, okej. Okay. Normalnie na tych była, że... Normalnie na innych pracach to już masz teraz do zamkania. Wiem, ogrodnik... Byłem jeszcze na ogrodzie dzisiaj, no to mogę normalnie zamknąć. Nawet nie mój, bo no, jakiś typek zaparkował w miejscu garażu i też mogę otworzyć na luzie. A, okej. Okay. Ja wiem, gdzie możemy pojechać. Pokażę zajebistą miejscówę. Spoko. Ja ostatnio odkryłem, gdzie jest... O kurwa! Kurwa! Ja pierdolę. Kurwa. Wszystko przez alkohol. Co za, kurwa, świr. No chyba jego alkohol. Wiesz co? Policja była. Nie. Gdzie? Ja muszę zadzwonić do nich. Znaczy policja to była tam w tyłu. To dzwoń. Ten gościu powinien... O, kurwa, aż muszę, powiem ci, wyjść. Ja wiem, że to... Czekaj. Na 50%... A. Na 50% ona nie żyje. No kurwa... Szmata. Chyba widziałeś, jak wyjechała? Tak! Kto to... Powiedz mi, kto to kurwa widział, żeby... Wiesz, jechać, nie? Ja jechałem prostą. Ale zobacz, ona, że żółta... Ale zobacz, że żółta nie jest... Ale przerywana nawet nie jest żółta. A. Ja pierdolę. Myślisz, że ci ktoś... Czy jadą? Kobieta. Nie wiem, zgłosiłem. Ja nie myślałem, że ten z żółtymi światłami to policyjna, nie? To jest jakiś, kurwa... Domowy kamper. O, jako pani ładna, kurde, dzień dobry. Co pani potrzebuje? Tak, to właściwie ciebie stanęła. No, stanęła, bo co innego też stanęło. Nie, no właśnie dlatego uciekała, bo coś stanęło. No to nie oni jadą? Gdzie tam? Nie, za wolno. A słyszę sygnał. O kurwa, widzę światła. Tam, no na przodzie, nie widzisz? A, jadą. O ja pierdolę, zaraz się na o nas... O Jezu! O, dzień dobry, dopiero co się widzieliśmy, no... Cóż, ci ludzie... Co się stało? Ja nie wiem, co z tą kobietą ogólnie, ale... O, myśmy jechali tutaj sobie prosto. I kobieta nagle, kurde, bez kierunkowskazu, nagle wyjechała, zmieniła kierunek. Nawet no, nie ma... Znaczy nie ma właśnie przerywanej, no. Tu jest ciągła linia, no. Powalona po prostu. Widzi pan, co ona mi z samochodem zrobiła? A kurde, nie wiem, co z tą kobietą, ale... A ta kobieta gdzie się podziała? Tu, ja... Jest w środku. W samochodzie. Uważaj, o kurwa! O Boże! Ja pierdolę. Zaraz wszystko będzie dobrze? Więcej karetek potrzebnych. Tutaj wezwiemy do tej pani nie, karetkę. I zaraz wstanę chyba. Mhm. Dobra, ale zobaczę co z tymi panami. Jak się pan czuje? Kurde, David. No trochę mi... Ale niech pan uważa. O Jezus! Pan trzeba pana tutaj... Wezna. Lepiej się... Na pobocze zejdź. 1,52 na Million Park. Pan sobie tutaj usiądzie na trawce. No tak, tak. Ja pójdę po apteczkę, zobaczymy co z panem, bo widzę, że to jest... Kurwa, jakie mogę mieć rany, Mateusz, powiedz mi. Na szczęście powiem ci, że
Nic mi nie ma. Moje szczęście, dobrze, nie? Powiem ci, że ten Mustang dosyć mocny przód ma. Wziąłem ci kurde. Dobrze, że to w przód walnęła, bo ostatnio miałem także w bok. Kurde, trochę pokiereszowany byłem. Ty, ale znowu trzech liniarzy przyjechało. Wszędzie w trójkę. Myślałem, że to wiesz, zawsze się w dwójkę jeździ. No, no, ale nie, no, to jest w trzech, w dwóch radiowozach. No to... Ja pierdolę. Nie zważyłem, że ktoś jedzie, nie? Samochód ci sprawdza. A panom? Nic się nie stało? Ja ma tylko kolano sobie, kurczę, rozwalił. No właśnie, ta. Teraz mu tutaj gazą jałową. Kurde, w sumie chyba moim to jeszcze będę mógł chyba do mechanika nawet zajechać, bo tu przód się, kurde, wbił. Tak. Ja mam szczęście to, że ta kobieta, kurde, od przodu walnęła, bo to akurat dosyć mocny przód ma, że tam się nic nie stało. Ale, kurde, jakby bokiem walnęła, to mogło się to źle skończyć. Szczęście w nieszczęściu, jak to mówiłem. Kurde. Pan się nie martwi, będzie okej. Nie no, gorsze rzeczy się przeżywał. No i no, tych kierowców to czasami lokalni to są porąbani po prostu. Zastanawiam, skąd oni te prawko mają. Co, ma na ręka? Ale to bardziej tak na nogi dostali. Ktoś im to wydaje jednak, nie? Ja wiem. To ta lewa nóżka, pan tutaj ją wyprostuje. Tak to... A już... Aparat mi robi. No to mi aparat wyciągnę. Dobra, to jest tu poradzić sam, nie? Tak, tak, nie ma sprawy. Dobra, dobra, to my jedziemy. Okay. W sumie ja przestawię ten samochód troszkę. Niech tu na poboczu stoi, a... No, można zdecydowanie gorzej parkować. Trochę zapieczę pan. No faktycznie trochę. Proszę, proszę być dzielny. Dezynfekowane. Cześć Krzysztof. Kurde, widzisz, trzeba było pić w tym klubie. Byś był od razu znieczulony. Piłem, ale mniej. Za mało. No, a ty prowadzisz. Ja przynajmniej, kurde, nie piłem, bo samochodem byłem. Dobra. To chyba powinno być ciężej. Pan powie, czy nie za mocno zacisnąłem? Nie, nie, w porządku jest. Najwyżej poprawię sam. Tak, tak, najwyżej sam poprawię potem. To pan powolutku wstanie. Kolega tutaj pomoże. Kurwa. Lepiej? Tak, tak. O jest. Kulawy. Dobra, to chodź do wozu. Okej, okay, dobra. To wszystko... no, dziękujemy bardzo. W porządeczku. Tak, tak. Coś się działo z tą raną. Wątpię, to do szpitala. Się działo, to nie, nie, to do szpitala podejdę. Tak. Jasne. No, dziękujemy jeszcze bardzo. Zdezynfekowana rana nie jest zbyt głęboko, także powinno się zagoić. I wiem. Uważa pan na siebie. Pan no tak, tak. Dziękuję. Uważa się na drodze, dobrze. Miłego wieczoru. Tak samo, miłej służby życzymy. Wzajemnie. No już czwarte. Dobra, wbiłem. To na warsztat trzeba zrobić. Tak, tak. Masakra. Przewiecz, dłoń musiałeś. Tak, tak.
Kurde, słyszysz tego kota? Tak, ale nie widzę. A, jest. Rójkę chyba. Rójkę przechodzi. Zauważyłeś, że Eli zawsze reaguje na koty i chce je te pogłaskać? Tak, tak. No, widziałem takie slipy z kotkiem. Aha. Chcesz jej sprezentować? W sensie takie z przedłużonym tułowiem są. Aha! Wiesz jakie. Wiem, tak, wiem. Tak, że ja mogła głaskać. Bez zastanowienia się. Kurczę. Powiem ci, że trzeba uważać, kurde, na Markusa i Eli. Czemu niby? Nie wiem, czy wiesz, ale on kurwa kogoś sprzedał wczoraj. Nie wiesz, ja słyszę. No sprzedał na psach. Ale kogo? Nie wiem kogo, mówił, że całą grupę, jeszcze się kurde tym chwalił. Ale całą grupę, że nas, czy jakby nie ogarnia? Ja nie mam pojęcia, czy nas, więc wiesz, najlepiej troszkę ostrożnie teraz, bo jeżeli nas, to coś czuję, że mogliby mieć nas, wiesz, na oku. Ja jak na razie tak się wstrzymałem, chyba z tydzień nic nie robiłem, wiesz? No. Mi jeszcze kasy aż tak nie brakuje, no też chyba. A właśnie mam 100 tysięcy na koncie i właśnie nawet mi się samochodu nie chce kupować, więc... No dobra, to ja tyle nie mam. Nie, bo ja kupiłem ten motor? Ja z 20 parę mam. Ja ostatnio sprzedawałem 700 gramów w jakiś jeden dzień, to chyba mi 50 tysięcy wskoczyło, czy jakoś tak, sam nie wiem ile miałem. I co? Panie. No ja wiem, no ale co, no po tym nic nie kupiłem nawet. Pójdę dla pewności, że wiesz. Dobra. A ostatecznie tak... Mów. Lampę wygięło tam. A, no wiem. W ogóle wygląda jakbyś miał taki trójkąt z przodu zamiast takiego owalnego, wiesz, maski. Po crash testach jest. Tak, to właśnie takie... No, wiesz, nowa pucha. Ale wiesz, tylko taki kolec tutaj dać i byś mógł, wiesz, nadziewać ludzi na przykład. Carmageddon, nie? Tak, kurde, to powiem ci taki zajebisty, tak, w stylu, wiesz, tego filmu, co był taki Mad Maxowy. Wiem, kojarzę, znam. Znaczy bardziej grę kojarzę, wiesz? Kurde, film. To ci polecam film. Jak ci się gra podobała na przykład, to film dopiero ci się... Znaczy nie grałem, ale oglądałem, ale no, widziałem jakąś scenkę jak w Mad Maxie, to tyle. Co? Okej. Nie oglądał, tylko grał. Grę kojarzy. Ale nie w sumie z grania, tylko z oglądania. No, z let's playa. No. No. A co chciałem powiedzieć przed chwilą? Nie wiem, sam. Chyba coś o tym samochodzie, chyba o tym kolcu, sam nie wiem. Oj, kurde, ładniutki, no brudny jeszcze. Aj to. Skoczymy nawet jeszcze do myjni. Ale wiesz, jak jest brudny, to znaczy używany, nie? No wiadomo. Tak podobno facet se zawsze tłumaczy. Kurwa. Ja takiego... Boże. Ja nie musiałem niczego takiego mówić nikomu. Nie? Nie. Ktoś potem jednak musi oczyścić to. Czyścić bedro. O Jezu. Patrz jacy... Ja wiem, no tak dobra, no oni ścinają czerwone, strasznie. Może mam czerwone, no ale... Oni ścinają, ja wiem. Szkoda gadać, jak oni jeżdżą.
A, bo jakąś miejscówkę chciałeś pokazać, nie tak? Czy... Tak, tak. Wejdziemy tędy. Byłeś tu? Kojarzę tak jakby, ale nie, nie byłem. Można mieć miejsce spotkań. No fajnie wygląda. Dużo okienek. Dużo okienek programistycznych. Tu chyba jakiś, kurde, programista kiedyś siedział. No tak wygląda jakby. Zapomniał wyłączyć. To wygląda jakby robił jakieś skrypty do jakiejś takiej gry multiplayer czy coś. Kurde, nawet na płytach ma backup 2010. Ty, ale patrz, ale to tutaj najlepiej wygląda, jakby donaty dostało na przykład, może ktoś streamuje. A może. Czekaj, zerknę właśnie. A nie, tam coś pisze o... A nie, coś wylogowanie się, ale kasa chyba jest tam po prawie, jak mi się daje. No, to chyba są jakieś te... Skąd? Chyba donaty no? Są. Faktycznie, jakieś daty i kwoty po prawie. To jest tak. Strasznie rozmazane w moich oczach jest, ale coś tam widzę. No, ja też. Jakoś kurta słaba ostrość na tych monitorach. No właśnie wiem. Nie, ale widzę w dolce. Widzę dolce, ale. Nie, ja widzę jakieś dolce, wiesz? Jaka figurka tutaj. A nie, ale nie, to jest jego konto, wiesz, widzę, że ten. Tam pisze online. Boże, online purchase, nie? Czyli te kupny przez internet. I widzę dolce. To chyba on kupował, a nie tu miał donaty. A, okej, okay. To nie jest czerwona. A nie, to jest Mazebank jednak. Myślałem, że czerwona tubka. Tak, co gdzie jaka tubka? No, czerwona tubka. A wiesz, że te kamery działają, czy one są na pokaz? No chyba działają. Nie wiem, czy to się cały czas w ogóle zobaczy, to się cały czas nagrywa. Ale nie, no to, ale myślisz, że jakbyś podszedł do miejsca, gdzie jest kamera, to byś był na niej? Może biegnę cały dom i powiesz, czy byłem. No, wątpię, ale... Mogę ci powiedzieć, ale też wątpię. Czy co, obiec? No ale dobra, to biegnę. Cześć, Marlen. Pobiegłem cały dom. No, powiem ci, to chyba inny dom jest. Aha, okej. Kamery chyba na kogo innego. Dobra, czaj. No tak myślałem, ale warto było sprawdzić. Jest tu jeszcze jakieś pomieszczenie fajne? Kurde. Nie, chyba nie. Tu nie wejdziesz chyba w lewo, nie? A. No kurde, kolekcjoner jakiś. Zauważyłeś, sztuka. Ale czekaj, zauważyłeś, że ta laleczka, która leży, ma chyba spódniczkę zdjętą? Znaczy myślę, że oryginalnie miała. No faktycznie, faktycznie. O, kurde, tu jest chyba miecz Geralta. Nie, to chyba jest... Kurwa, i to chyba oryginał jest. Nie, ale to nie jest Geralta, to jest chyba ten, jakiegoś wampira. Jest taka gra chyba Legacy Cave, Kane, o coś tam coś? Nie pamiętam teraz. Kajen, a nie wiem. Prawie to samo, a, item, też blady. Też blady, no fakt. A wiem, że za jednym z domów chyba za tym jest jakiś grób w ogóle. No to kurde, chodzę, zerknie. Wiadomo, gdzie można Markusa zakopać. Znaczy jestem już pewny za którym, ale gdzieś tutaj. Tam dalej chyba. Kurwa, nie wiem. Jednak nie w tym kierunku. Wiem, że to jest po lewej stronie jakby ulicy. Jest David napisane na płycie. Jakiej płycie? No, nagrywkowej. Na czym? No, nagrywkowej płycie. A, o tym jest, okej. Okay. Ale to jest gdzieś po lewej, to wiem. O, kurwa. Może tam dalej. Ja się poślę, no. Brawo.
To chyba tam dalej. A widzę, widzę! O, faktycznie. O kurde, ty... To się naprawdę ktoś przygotował? Najgorsze. No. Jest wszystko w porządku? Kurwa, on zemdlał. Ja pierdolę. O Boże. O ja pierdolę, dobra. Czekam aż zobaczyć jak to wytłumaczy, nie? Dzięki Marek za followa. Jeszcze mnie zakupuje, nie? Zarzućcie jakimś tematem na czat. W grobie leżę.
Niefortunnie się przewrócił. Nie, on tu leży. Wie pan co? Pan da ręce do góry. No ale to naprawdę nie jest tak. Do ściany. To naprawdę nie. Dobrze, no zaraz to zweryfikujemy. Alfa 09 pozostałych jednostek, mogę prosić na labor do próby morderstwa. Panie władzy, to naprawdę nie jest tak, jak pan myśli. Mówi pan? On naprawdę się tutaj przewrócił, się jednak pośliznął i stracił przytomność. Pan. Dobrze, zaraz to zobaczyłem. Pan pójdzie za mną. Zaraz się panem tutaj zajmiemy. Grzecznie tu będzie czekał, dobrze? Dobrze. Jest. Ale słyszymy pan? To naprawdę nie jest tak, jak pan myśli. O Jezu. Nie wiem, o kim mówisz. K11MV123. O Jezu. Och, Jezus. Panowie, weźcie apteczkę ze sobą. Jezus. Boże, jaki jest szczęście. Ej. Jaki to dół? Już w tym dole go tutaj ktoś... Tak, no z tym kolegą go zostałem. Niby kolega wzywał go do pomocy. No ja wzywałem państwa, żebyś... Ale z tego co widzę jest nieprzytomny i ten... I Maciniak tutaj, pan... Różnik zobaczy z tyłu głowy. Zakułem go dla bezpieczeństwa, bo coś tutaj za dziwnie to wygląda. No, przytomny, nieprzytomny? Przytomny, jest nieprzytomny. Ale no to do szpitala z nim. Ja pierdolę. Szkody nie zauważyłem. Panowie, ja naprawdę tego nie zrobiłem. On się sam poślizgnął. No przecież to jest David, to jest mój kumpel. I pan jeszcze powie, że jak przyjechaliście, to ten dół był. No, to tak się składa, że był. Co, mogę Kevin tam zakopać? Nie, już wstaję.
Dobra, to dawaj go do szpitala. Myśmy naprawdę tędy tylko spacerowali. Ja pierdolę. Jak dostał łeb dobrze, no to tam niech lepiej sprawdzą. Co pana, od kilku dni nie padało, a piach jest mokry. Co? Świeżo kopane było. Ja naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. Myśmy tylko stąd nic, przyszli, tak? Przeskoczyli, ja się tu pośliznął i wleciał po prostu do dołu. To było naprawdę, to jest naprawdę niefortunny wypadek. Porusznik sprawdzi, piasek mokry jak trzeba. Chwilę kopane temu. Matko Boska, nie wierzę w to, co się tu dzieje. Jezu, ja chcę po prostu klip. Kilku dni nie padało. Ja oczekuję tylko na klipy z tej sytuacji, bo to jest taka komedia. Ja nie mam pojęcia, kto tu mieszka. Może ta osoba, co tu mieszka w tym domu akurat. Chyba na tej posesji tutaj, w tym budynku, to... Co jest? Dobra, bierzemy kolegę. Nie wiem, może mają jakiegoś kurde psa, kota, ała, może chcieli zakopać. Ja nie mam pojęcia. Uważa. O mój Boże. To ja naprawdę nie chciałem zrobić. Nie chciałem tego zrobić, jest lewy dusz. No wyjaśni pan na posterunku. O mój Boże. Ja wiem prowadź, ja usiądę z tyłu. Dobra. O jest. O Boże. Ty największy ubaw, jaki miałem kiedykolwiek na tym serwerze. Normalnie nie mogę, no. Kro czarnego wzięli do paki, bo też był przy mnie. Gdzie ty jedziesz? Do szpitala. Prawo. Sorry, z przyzwyczajenia. Zaraz dostaniesz pan pomoc tutaj specjalistów, bo to prędzej pałki przyłożymy niż panu możemy pomóc. Weź mi pomóż, kurwa. Ja pierdzielę. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Ty się popatrzy zaraz ze śmiechu. O Boże. Doktorze, mamy tutaj pana jednego, nieprzytomny. Jezus. Ja nie wiem. Tak, jak będzie gotowy, to czekamy na zewnątrz. O Jezus. No bo oni poszli serio, czy są za ścianą? Puch, Jezus.
O Jezu. Oni są za ścianą, to jest najgorsze. A nie wiem, jak mam erpić lekarzem, Jezu. Witam panów. Panie ordynatorze, ten pan dostał wypis, znaczy wpis, że musi ten 10 miesięcy poleżeć, bo tam miał jakiś wypadek i w ogóle tutaj proszę bardzo jest kartka z jego tym, także ten. O, ja go już tam na salę zaprowadzę, dzięki. Jest, nie wiem co napisać innego, no tak jest w dużym skrócie, nie? Nie wiem, no tak mi się wydaje, że tak jest to najlepiej rozegrane, nie? Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze, co było można, nie? Będę się ich spytać, czy mam wstać, czy... O jest, to było piękne, nie? Kurw. Jest. O Jezu, to było piękne, no. Alex Makowski, jakie ma ID? 90. Aha, ten lekarz kampi. Ej Boże, ten kliniarz tam kampi. Coś S mi nie chciał wejść ten. O kurwa. Jak tam? Lepiej już panu? Tak, tak. Znaczy głowa mi trochę nawala. I to przez to ten bandaż też. No to pan pokaże swoje dokumenciki i przy okazji no opowie co się stało, no. A, dobra, już. Znaczy właściwie dobra, to tam dałem to, lekarzom wcześniej dokumenty. Kolegi, to chyba tam ten przy recepcji powinien pan mieć lekarz. Jest. Znaczy spacerowałem z kolegą. I... Dobra, dzięki. Do widzenia. Ma pan dokumenty tego poszkodowanego? I nagle się po prostu chyba niefortunnie przewróciłem o murek, bo tam był. I kolejne co pamiętam to, że budzę się tutaj. No dobrze. Pamięta pan, że się pan wywrócił o murek, a co pan robił wcześniej z kim?
Znaczy byłem z kolegą takim czarnoskórym, czarny kaptur, takim czerwonym samochodem. Jak się nazywa? Mike, nazwiska nie kojarzę tak naprawdę. Mam jego numer w telefonie, jak trzeba. Dobra, dobra, Mike Carter. Tam był przy tym. On chyba wezwał pomoc. Czy nie pamięta pan niczego więcej, oprócz tego, że pan się o murek przewrócił? Tak, tak, no mówię, że zaczynam się przewracać i nagle pustka i jestem tutaj. Tak mi się wydaje, nie wiem. Dobra. Ma pan jakąś broń przy sobie? Nie, nie, nic tak... Pan na nią ma? Znaczy licencji nie posiadam, nic takiego nie mam. No dobra. No nic, nawet pana nie będziemy przeszukiwali, pan to poszkodowany niby był. Ale u pana kolegi znaleźliśmy microSMG. A to nie wiedziałem. Nie, nie, to pierwsze słyszę. No to już go nie będzie miał. Rozumiem. Tak samo jak licencji. I pistoletu. Rozumiem. Dobrze, że panu tu nic nie jest i pan dochodzi do siebie. Tak, tak. Dziękuję za pomoc. No, nie ma sprawy. O mój Boże! Panie, pan mi tutaj dokumenty oddał, ja się tutaj wypiszę, no. No i pięknie. Dziękuję za pomoc jeszcze raz. O Jezus. A Eli do mnie pisała SMS-a. Jezus, ale to naprawdę było piękne.
Wojciu zadzwoni do Nitry. Okej. Będą lagi, bo ja patrzę teraz na coś na internecie, wiecie? Znaczy, chcę coś szybko ogarnąć na pulpicie, tak naprawdę. Dlatego będzie lagowało, no bo jestem na... nie w grze.
close, that's a little too close. A i widzę, że pan ponownie na parkingu. Tak, pan tak samo. A widziałem, że pan wyjeżdża przed momentem. Tak, bo chciałem się zapytać jednej osoby, ale widzę, że już poleciała do Honolulu. Także tyle by było. Rozumiem. Teraz czekam tylko na telefon, więc do tej pory mogę po prostu się poopierdalać. Rozumiem. A jak temu panu? Jak tam biznes od ostatniego spotkania? Nie, nic. A moment, bo mi telefon zaczął dzwonić. Halo? Halo? No, cześć David. No, no. Słuchaj, ty musisz przyjechać na komendę, wiesz? Główną? Panowie mnie zatrzymali. Jak? Tak. W LF, więc. Aha, dobra. Więc musisz tu przyjechać. Dobra, przyjadę no, zaraz. No, ta jest na parkingu głównym, to tylko samochód wezmę i wiesz. A, okay. Dobra, no, hej. Dobra, to czekamy. Dobra, ja muszę jechać tak naprawdę, wiesz? Dobra, dobra. Dlaczego?
Ale teraz zobaczysz te czerwone światła jeszcze, zanim podjadę. Zajebisty, nie? Zajebisty. No zajebiste. Tak mówię, tylko w nocy fajnie wygląda. Jeszcze jak się da te dalekie, nie? Jeszcze najlepiej jak się od przodu patrzy, to wtedy jest... A też, tak, tak, no no. Ja na Discordzie wyspy dałem zdjęcia, takie zdjęcie na molo, to tak właśnie dałem te że to wali w oczach najbardziej, to też tak fajnie na kamerze wygląda, na aparacie. No, no, fajnie, jest, dobra, fajnie, no, no, ale spoko, jadę. No wiem, spoko. Polecam ten motor, by the way. W sensie jako, że jest fajny do jazdy. Dobra, ale jadę, teraz już muszę serio. Dobra. Cześć. Był tym poszkodowanym pad, nie? Tak, tak, bo Mike dzwonił, żeby... dobra. Proszę za mną. Jasne. Jezu, co to się dzieje? Mamy tego tutaj pana, co ucierpiał. Wypadku. O, cześć David. Cześć. Pan liczy ze mną. Boże zeznania. Dobrze, no to pan mówi, co, no. Do czego tam doszło? Znaczy ogólnie my przyjechaliśmy tam z Majkiem na po prostu pozwiedzać, czy tak tujmy. Słyszeliśmy, że tam jest taki dom jakiegoś informatyka, zawsze otwarty, sobie zerknęliśmy, a później w sumie słyszeliśmy też, że jest tam jakieś miejsce, gdzie ktoś ma rozkopany grób w ogródku. I w sumie pamiętam, że go zobaczyłem, a później, że się budzę w szpitalu, tak, bo się przewróciłem na jego widok, to omurek. Tak. To mówiłem też w szpitalu, że się przewróciłem, jak tam chodziliśmy po prostu. Czyli to nie była wina kolegi, tak? Nie, nie, my tam biegaliśmy normalnie, nie było jakiejś walki czy czegoś. To prosta sprawa, dobrze, no to ja dziękuję za informację. Aha, dobrze. Ale niestety kolega, tak, wszystko wszystko, no tylko chciałem się upewnić, czy... Kolega tutaj nie miał w pana wypadku. Nie, nie, na pewno, nie, nie, on tam nic, nikt mnie nie pchnął ani nic. Okej, okay, okej, okay. No ale kolega tutaj niestety zatrzymany zostaje do wyjaśnienia, czy tam jest przy nielegalne środki. O Jezu. No zobaczymy, co się rozumiem. Działo, nie? Także dziękuję za współpracę i czeka to. Piszę. Ja tak, życzę jej służby. Do widzenia? Nie, co tu chcesz? Boże, ma... O Jezus, spadek 60 FPS-ów.
poczekać. A, o kurwa, sorry. Ale ja nie mam już tego SMG. Do depozytu poszło. Hmm? A skąd ja miałem wiedzieć? Chciałem papier na ten depozyt, no nie mogę, nie ma. Mówiłem, że fajnie to wygląda z daleka. Dlaczego nie masz? O, jest mój kolega. Siema, Mat. Nie mam, wyjebałem to. Ty tak naciągnąłeś ten kask na kaptur i na czapkę? Tak. Nie było za ciasno? Trochę tak. No, kaptura... Nie mogę. No, nawet... A Daszek się nie pogniotł przez to? Co się nie pogniotło? Daszek. O kurde, kozacki sterowiec. Ciekawe, czy ktoś nim lata. Czy to lokalny? Lokalny na pewno. O, cholera. Pewnie policyjny. A z Daszkiem okej był. Naprostował się. A to dobrze, to dobrze. Albo to jest początek wojny. Zaraz bomby będą zrzucać. Bombardowiec, dokładnie. Jak cepeliny, nie? O właśnie. Kiedyś były. To co, w czwóreczkę na palzik? No właśnie tutaj pan w krótkim rękawku chętny nie jest, a pana w kapturze jeszcze nie pytałem. No ja pierwsze słyszę właśnie. A to nie było rozmowy. Na razie. Wszystko tak zwana spokojna głowa, panowie. Spokojna. Tutaj w naszym otoczeniu, albo właściwie w naszym zgromadzeniu, wszyscy coś w życiu już robili, także. Nie zaprzeczę. Ten drań pewnie najwięcej ze wszystkich. Tak, na pewno. Wozi się, kurde, z czaszką na motorze, no to cały już coś znaczy. Pewnie znaczy za zabójstwo 100 niewinnych ludzi. Ile można czekać na cholerny telefon? Zawsze to się przedłuża. O, kawa o poranku? No nie zawsze jest najlepszy pomysł na początek dnia. Zaburzony cykl snu. Ale wiesz, dajesz kawę z rana, dostajesz kopa, ale przed 12 to już leżysz. No, ale za to browarek idealnie jest na rano. No, wpijasz browarek i znowu wracasz do łóżka. No, tego
O, widzę, Matt się przekonał. Dobra, Mati, to co? Chyba jedziemy, nie? Nie mamy tutaj czego szukać aktualnie. No. Dobra, do zobaczenia, ja też panowie. Będę się tak, do widzenia. Na razie. Kurwa, znowu się zaciął. Dobra, ja lecę na inną wyspę. Spoko. Na drugą wyspę, także możliwe, że też się będzie. A jesteś, David? Jestem. Co się stało? No ja pierdolę. No bo oni myśleli, że ja kurwa cię zabiłem. To ja chciałem cię zabić, rozumiesz to? No. Kurwa, mać. Co tu się stało się? To nie, nic. Panie Mike, pan podejdzie. Dobrze. Co on chciał? No myślał ten. Bo oni w ogóle tak. Najpierw no. Myśleli, że cię kurwa chciałem zamordować. No mnie kurwa zabrali stamtąd. No aha. Znaczy najważniejsze w ogóle, że co z tobą, nie? No, nie no, żyję, nie, wszystko gra, nie, jest okej, okay, wiesz. Tam w szpitalu mnie ogarnęli lekarze. No bo ja rozumiem, to powiem ci, tak niefartownie padło, że dziwnie wyglądało tam. Ale czekaj, gdzie ja leżałem, bo kojarzę, że się o murek wyjebałem, a później się budzę w szpitalu. No, w dziurze wykopanej i przygotowałem. O ja pierdolę. No tam pobiegliśmy do niego, ale nie myślę, to. Ale co, od razu widzą ciebie i skuli cię? Tak. No, ej. Dla bezpieczeństwa w ogóle chciał mnie wsadzić do radiowozu, w sumie to jednak stwierdził, nie, w sumie bezpiecznie będzie, jak jednak będę stał na widok u niego. Matko boska. No. To przez kolor skóry. Zabrali mi w zasadzie każdą... Mikreskie podobno miałeś. Ale no, tamto niestety, no kurde, zabrali wszystko. A podwieźli mnie w zasadzie tam jeszcze pod ten, no bo jak się już wyjaśniło, że kurde, wszystko jest okej, okay, no to wzięli i zawieźli mnie pod ten. Pod parking policyjny. Mhm. Co tak poczujesz? Nie, no i pewnie nie było twojego pojazdu, tylko został tam gdzieś na mieście. Nie, oni go... Aha, ten, był, odpalowali, a zabrali, nie? Aha, okej. Okay. Na parking, no i dlatego mnie też, wiesz, no sprawa się wyjaśniła, wszystko było okej. Okay. No to mnie wzięli i mnie zawieźli tam, nie? No tak, a tutaj, co chciał jeszcze od ciebie? No bo na początku w ogóle mi zabrał Tom. Zabrali mi wszystko, to jeszcze mi tu dał. Akurat resztę rzeczy. A, czaję. W ogóle tam ci panowie chcą napad na bank robić, z tego co słyszałem. O kurwa. A i szukają ludzi. To gruba sprawa. Nie. No widzę właśnie, szukają. No. Parking prawie jest. No, aha, jeden chyba udaru dostał. CSS. Zdarza się, zdarza się. No wiem. No, komicznie to musiało wyglądać. Ale powiem ci... Ja pierdolę. Gruba akcja z tym wszystkim. I tak chcieli już mnie do paki w sumie pakować, bo w sumie nie widzieli na początku co stało. Ja mówię, ale chyba dostałem SMS-a. No, tak. Ja to odczytałem, mówię, kurde, to było wszystko w porządku. Ja pierdolę. No, mówię, zadzwonię, no. No tak. Kurwa, mać.
Ale przecież który z nich, znaczy mi jakaś dwójka ogarniała, więc chyba jeden z nich musiał być z tobą, to powinni się zorientować, że wiesz, jestem już przytomny. Bo oni tam ze mną zostali, żeby mnie przepytać. No nie wiem, no kurde, nie przepytali jednak, ci ludzie puścili. Nie, znaczy nie, jakiś tłuk mnie przepytał, a potem poszli, więc... Się no, okazało wie. W ogóle na miejscu, no. Że tam w ogóle ta ziemia, ta kurde, ten tak? Co wykąpany, że ta ziemia mokra była. Ja wiem, że w ogóle, że to jeszcze niedawno kopane i oni naprawdę myśleli, że tam kurde, cię zabić. A mówicie, jakbyś miał, może był w tym samym kolorze skórym co ja, to może by tak nie podeszli do tego. Może. Ja pierdolę. Pojechał raz na jakieś wakacje, się opalił troszkę bardziej i od razu. Ja wiem. Ty to masakra, znaczy komedia. Szkoda broni twoich jednakże. No ale najważniejsze powiem ci, że kurde już po wszystkim. No tak. Chcemy tam zamknął, już powoli nawet uwierzyłem, że chciałem cię zabić. Super.